Tak jak Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, czyż goście weselni mogą pościć, póki Pan młody jest z nimi, ale kiedy zabiorą im Pana młodego, wtedy będą pościć, wtedy będą się smucić. I teraz, gdy przystępujemy do rozważania męki pańskiej, Kościół Święty na znak żałoby, na znak smutku zakrywa niejako swoją twarz welonem. Wykorzystajmy koniecznie te 2 tygodnie, aby mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa dobrze rozważyć. Taki cel mają również dzisiejsze czytania i lekcja i Ewangelia o tym opowiadają. Najpierw święty Paweł mówi o tym, że ten kult Starego Testamentu, krew zwierząt, popiół z jałowicy, to wszystko samo w sobie nie mogło mieć nadprzyrodzonej mocy. Na poziomie naturalnym mogłaby to być pewna ofiara w sensie oddania czegoś, co do nas należy. Na poziomie nadprzyrodzonym mogło mieć to moc tylko w odniesieniu do męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. No właśnie, w odniesieniu do tej jednej prawdziwej ofiary, do tego jednego prawdziwego pośrednika. Spójrzmy w tym czasie przede wszystkim na początek tej męki, na Pana naszego Jezusa Chrystusa cierpiącego w Ogrójcu. Jest tam pewna rzecz, którą koniecznie musimy rozważyć, aby dobrze rozumieć, co się teraz będzie przed oczyma naszej duszy działo. Pan nasz Jezus Chrystus, który przytłoczony cierpieniem, widząc, że pomimo Jego męki dusze pójdą na wieczne potępienie, modli się słowami: jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. Raz, że ten fragment doskonale pokazuje nam, że Pan Jezus Chrystus jest również prawdziwym człowiekiem. Ma prawdziwą ludzką wolę, którą może poddać pod boską wolę, pomimo umni hipostatycznej, pomimo zjednoczenia w jednej osobie. Tych dwóch natur, natury boskiej i ludzkiej. Ale nie o to nam teraz tutaj chodzi. Czyż Pan nasz Jezus Chrystus, czy druga osoba Trójcy Przenajświętszej mogłaby nie chcieć odkupienia, gdyby męka Pana Jezusa była koniecznie potrzebna do odkupienia nas od grzechów? Czy wtedy Pan nasz Jezus Chrystus mógłby prosić o to, żeby jeśli to możliwe, ten kielich od Niego odszedł? Nie. To zdanie możemy rozumieć tylko w tym sensie, że męka w tym wymiarze, w jakim nastąpiła, nie była konieczna do zbawienia. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że Pan nasz Jezus Chrystus, z racji, że jest Bogiem i człowiekiem, każdy Jego akt ma wartość nieskończoną, a więc jedna Jego łza wystarczyłaby do tego, aby nas odkupić od grzechów. Byłaby wystarczającym zadośćuczynieniem. On jest tak doskonałym pośrednikiem, będąc jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, że może bez większego wysiłku tego odkupienia dokonać. Po cóż więc cała ta męka? Jak odpowiada święty Tomasz z Akwinu, po to, żeby zbawić tak wiele dusz, jak się da. Do pewnej duszy pobożnej Pan nasz Jezus Chrystus powie w mistycznym uniesieniu, że gdyby choć jedną duszę więcej dało się przez to zbawić, to jeszcze raz stałbym się człowiekiem i jeszcze raz wszystko wycierpiał. Ta myśl jest ona ściśle teologiczna i ściśle tomistyczna, że Pan nasz Jezus Chrystus, robiąc to, co robi, przyjmując właśnie tą mękę, właśnie w tym wymiarze, przyjmuje taką mękę, która zbawi jak największą ilość dusz. I mógłby to zrobić łatwiej, mógłby to zrobić z mniejszą ilością cierpienia, ale wtedy, jak sam Pan Jezus mówi, gdy Syn Człowieczy zostanie wyniesiony ponad ziemię, wtedy przyciągnie wszystkich do siebie. Wtedy wisząc na krzyżu z rozpiętymi ramionami, wtedy z otwartym sercem, wtedy pokaże ludziom swoją miłość. Wtedy zniesie razem z nami
to cierpienie. Wtedy dokona tego odkupienia w ten sposób, który będzie optymalny, który będzie dla nas najlepszy, który nas do zbawienia doprowadzi. I to możemy rozumieć naprawdę zupełnie osobiście. Być może to właśnie nasza dusza, gdyby Pan Jezus odkupił nas inaczej, być może to właśnie nasza dusza nie dostąpiłaby tej łaski, która właśnie nas do zbawienia doprowadzić może. Być może to właśnie nam zabrakłoby tej wyjątkowej łaski, której potrzebowaliśmy do zbawienia. Być może to nas osobiście by dotknęło, gdyby Pan Jezus to odkupienie przeprowadził inaczej. I w ten sposób faktycznie możemy powiedzieć, że możemy to odebrać, odczuć, że Pan nasz Jezus Chrystus przyjmuje tą całą mękę w całej swojej okropności, ze wszystkimi upokorzeniami, ze wszystkimi cierpieniami konkretnie dla nas. Nie były one potrzebne wszystkie do zbawienia. W zasadzie prawie żadne nie było potrzebne do dokonania odkupienia. Pan Jezus Chrystus mógł to zrobić dużo, dużo łatwiej, ale zrobił to po to, żeby nas konkretnie zbawić, żeby nas konkretnie do siebie przyprowadzić, żeby nasze serca do siebie przyciągnąć. To jest pierwsza rzecz, którą koniecznie w tym czasie męki Pana naszego Jezusa Chrystusa musimy rozważać. Druga to jest to, co widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Widzimy tam Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wchodzi już w taki konflikt ostateczny, można powiedzieć, z uczonymi w Piśmie. Ale nie to jest w tej Ewangelii najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Pan Jezus tak jasno potwierdza, kim On jest. Pierwej, jeśli Abraham był, jam jest. To jam jest, to jest pełne imię Pana Boga. Jestem, który jestem. Imię Jahwe jest skrótem od tego jestem, który jestem. I jedno i drugie nie było używane przez Żydów. I teraz, gdy Pan nasz Jezus Chrystus, odnosząc do siebie, mówi pierwej niźli Abraham stał się, mówiąc o wieczności, o tym, że jest, on był wcześniej, jednocześnie wypowiadając to imię Boże w odniesieniu do siebie, to jest dla Żydów bluźnierstwo, jakich mało. Trudno sobie wyobrazić większe bluźnierstwo niż to, co Pan Jezus tutaj mówi w ich uszach. Oczywiście, gdyby Pan nasz Jezus Chrystus nie był Bogiem, faktycznie byłoby to bluźnierstwo. W jego przypadku jest to po prostu prawda. Pierwej niźli Abraham stał się, jam jest. Zwróćmy na to uwagę, że Pan Jezus, gdy mówi o Ojcu Niebieskim, gdy mówi o pierwszej osobie Trójcy Przenajświętszej, nigdy nie używa imienia Jahwe, nigdy nie używa tego imienia jestem, który jestem. Natomiast używa tego imienia w odniesieniu do siebie. O pierwszej osobie Trójcy Przenajświętszej mówi zawsze Ojciec. I tutaj to też bardzo dokładnie wybrzmiewa. Moim Ojcem jest ten, którego wy nazywacie waszym Bogiem. A gdy chcę powiedzieć, gdy chcę potwierdzić, kim On jest, to odniesie to Boże imię do samego siebie. I to jest ta druga wielka myśl, która musi nam towarzyszyć w okresie męki pańskiej. Pierwsza to jest ta, że Pan Jezus nie musiał tego cierpieć. I cierpi to konkretnie dla nas. Konkretnie, aby nas do siebie pociągnąć. Druga wielka myśl, że to jest Bóg. Że to jest druga osoba Trójcy Przenajświętszej. Że Bóg chce przyjść do nas i dźwigać cały ten ciężar krzyża. Chce, choć mógłby to zrobić dużo łatwiej, choć mógłby to zrobić w sposób dużo dla Niego bardziej przyjemny, chce dźwigać ten krzyż, aby przyciągnąć nas do siebie. I my teraz zastanówmy się, jak łatwo nam to przychodzi, żeby przejść wobec tego, obok tego, obojętnie. Tak łatwo może to przyjść, że ten okres męki pańskiej przegapimy. No, jest okres męki pańskiej jak co roku, ale żeby tak od razu rozważać tą mękę pańską, niekoniecznie. Tak łatwo może nam to przyjść. Żeby tak przeżyć to jak każdy inny czas, jeden tydzień, drugi, później wiadomo, Wielki Tydzień, pójdziemy raz, drugi do kościoła może,
później święta i po świętach i jakoś tak ten czas można przeżyć. I jakoś tak całe życie swoje można przeżyć. I jakoś tak można umrzeć. I jakoś tak stanąć przed sędzią. I może się wtedy okazać, że umarliśmy bez łaski uświęcającej, bez zjednoczenia z Panem Jezusem. Może się wtedy okazać, że cała ta męka Pana Jezusa właśnie dla nas była na marne. Że Pan Jezus w ogrójcu właśnie naszą duszę widział jako tą, która nie skorzysta z owoców, pomimo tego, że miała te owoce przed swoimi oczyma, być może przez całe życie. Bo jakoś tak nie było czasu, bo jakoś tak były inne, ważniejsze rzeczy. No i wiadomo, no idziemy do kościoła, ale żeby tak naprawdę to rozważać, żeby tak naprawdę patrzeć na Pana Jezusa, żeby tak naprawdę Mu za to dziękować, no na to tak łatwo jest nam nie znaleźć czasu. W ten piątek będziemy obchodzili święto Matki Bożej Bolesnej. Prośmy ją już dzisiaj, żeby ona pozwoliła nam dobrze ten czas męki Pana Jezusa przeżyć. Żebyśmy nie przegapili tego czasu. Żebyśmy go jakoś tak nie przeżyli i jakoś tak całego naszego życia nie zmarnowali. Prośmy ją, tą, która potrafiła już w trakcie samej męki Pana Jezusa zrozumieć, co się dzieje, która potrafiła iść tą drogą krzyżową, która potrafiła współcierpieć, której dane było przyjąć ciało Pana Jezusa, gdy ono zostało zdjęte z krzyża. Prośmy ją, aby ona pozwoliła nam dobrze przeżyć ten czas, rozważać mękę Pana Jezusa nieustannie. Czy to przez rozważanie drogi krzyżowej, czy to przez rozważanie poszczególnych etapów męki Pana Jezusa, o tak po prostu, codziennie, przez chwilę, chociażby tą modlitwę w ogrójcu, pocałunek Judasza, ten sąd Piłata, który wypowiada te straszne słowa, nie znajduje w nim winy, aby za chwilę powiedzieć: idź, pójdziesz na krzyż. Rozważajmy mękę Pana Jezusa, pamiętając, że wszystko to jest konkretnie dla nas. Syn Człowieczy, gdy zostanie wywyższony, przyciągnie wszystkich do siebie. Wszystkich, którzy będą tego chcieli. I my prośmy, abyśmy byli pośród tych, którzy tego chcą. I patrzmy w tym czasie na ten krzyż, patrzmy i prośmy, aby nasze serca były przyciągnięte, abyśmy my byli pośród tych wszystkich. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.